Zastanawiam się, czy jest ktoś jeszcze na tym kanale, kto pamięta, że co rano pijemy, prawie co rano pijemy ocet, taki apple cider vinegar, organiczny ocet z jabłek. Czy dajcie znać w komentarzach, jak ktoś jest takim stałym, starym bywalcem tego kanału i pamięta takie vlogi, na przykład z Phuket, jak pokazywałem, że pijemy praktycznie codziennie ocet jabłkowy, to dajcie znać w komentarzu. A dzisiaj właśnie robimy sobie na śniadanie wołowinę, mieloną wołowinę, i do tego będzie kapusta kiszona i taka niemiecka, droga jak cholera, taki mały słoiczek tutaj w makro kapusty kiszonej, czy w ogóle w jakimkolwiek sklepie. Taki o, to jest, nie wiem jaka pojemność, niecały litr, 650 chyba mililitrów. To kosztuje ponad 20 zł, ponad 20 zł kawałek kapusty. I tutaj mamy jeszcze pieczarki, a w ogóle to byliśmy właśnie wczoraj w makro. Kupiliśmy do tego karczek, za kilo karczku zapłaciliśmy 20 zł. Do tego wzięliśmy jeszcze sobie piersi z kurczaka. Za piersi z kurczaka zapłaciliśmy tylko 6 zł za 63 gramy. Bardzo tanie piersi tutaj są z kurczaka, 9 zł. I jeszcze dodatkowo wzięliśmy pierś z kaczki. Pierś z kaczki kosztowała też tam 6-7 zł, a tylko 21 gram. Bardzo droga była, ponad tam ileś, nie pamiętam już nawet ile złotych. No i takie ostatnio, dzisiaj wczoraj, cholera. No i takie zakupy zrobiliśmy wczoraj sobie, bo zachciało nam się trochę mięsa i europejskiego jedzenia, więc zrobiliśmy zapasy i zabieramy się za gotowanie. A jeszcze żeśmy nakupowali różnych serów tutaj, pomroziliśmy sera, bo żeby nie jeździć co 5 minut do sklepu, to kupiliśmy więcej i pomroziliśmy. No dobra, czekajcie, bo teraz nie mogę zamknąć zamrażarki. Ja już tutaj mam przygotowaną mięso mielone na te nasze takie mini kotlety, takie coś jak do hamburgera. Dałem tutaj bardzo dużo soli, bardzo dużo pieprzu. Teraz jeszcze trochę cebulki, bo więcej już akurat nie mamy. Trochę czosnku, oregano i to chyba tyle. A jeszcze trochę chili takiego jeszcze. Tutaj mamy takie chili. Takie o. To jest bardzo ostre chili. To jest takie chili, takie czarne chili. Ona jest z oliwą. Bardzo dobre chili. Także jeszcze trochę tutaj wylądowało w tym mięsie. Jeszcze to tylko trochę wymieszam i wrzucam na patelnię. Jak ktoś jest głodny, no to sorry. A więc tak, ocet wypity, odkładam do lodówki, a ja tutaj zabieram się za mieszanie tego mięsa, uklepywanie kotletów i wrzucanie na patelnię. A patrzcie na to, co Emi sobie zrobiła dzisiaj na śniadanie. Oprócz kromki z boczkiem, to jeszcze dodatkowo najgorsze jedzenie, jakie tylko można sobie wyobrazić, to mleko i płatki. Fuj. Fuj, fuj, jak można, Ema, takie coś jest? To jest bardzo niezdrowe, bardzo niedobre i w ogóle obrzydliwe. Fuj. Dobra, ja tutaj mieszam już to mięso. Ono ma temperaturę pokojową, więc powinno być raczej wszystko z nim w porządku. Nie wiem, jeszcze nigdy nie robiliśmy mięsa mielonego z wołowiny. W ogóle nie wiem, czego się spodziewać, ale nie będę dodawał do niego bułki tartej ani jajka. Zrobimy takie samo. Samo mięso mielone, czyste. Nie wiem właśnie w ogóle, na czym to usmażyć za bardzo, czy na maśle, czy na oliwie, czy na oleju. I chyba dodam tylko kapkę oleju na patelnię, albo oliwy w ogóle. Nie chciałbym, żeby się przypaliło. Właśnie komar nam się złapał na taką specjalną paletkę fajną. Zaraz wam pokażę, jaką mamy super paletkę do zabijania komarów. Właśnie jeden się zabił. Ogólnie teraz jest trochę więcej komarów, znowu w Tajlandii. Na początku były, później nie było. Znaczy na początku mam na myśli w październiku, czyli pod koniec pory mokrej, tej wilgotnej, jak żeśmy przyjechali, to trochę było jeszcze komarów. Później w porze suchej, tej gorącej nie było. A teraz zaczyna się pora znowu ta mokra i znowu trochę więcej komarów się pojawia. I gdzieś widocznie latał i wpadł w paletkę i się zabił. Tak to wygląda. Dobra, to ja dodam trochę tego oleju na patelnię może. Fajna jest ta paletka do komarów, bo razi prądem. Komary się na nią zwabiają, bo świeci się tam światło. No i robi się pstryk i pod wpływem prądu komar zdycha. Zostaje porażony prądem i zdycha. Dobra, nagrzejmy trochę patelnię. Ostatnio bardzo popularna jest, może nie tak nawet ostatnio, może nawet od dawna, choć myślę, że tak bardziej ostatnio, dieta keto. I no, my akurat jak ją stosujemy, to bardzo dobrze się czujemy.
No więc staramy się jak najczęściej nie jeść węglowodanów, ale czasami oczywiście kupimy sobie jakiś chleb, a ryż no to jemy no dość często, ale myślę, że ten ryż to też jest taki trochę inny ryż niż ten ryż w Polsce, więc jakoś po tym ryżu akurat źle się wcale nie czujemy. Ja myślę, że nawet po tym ryżu czujemy się bardzo dobrze. Dobra, ja tu klepię kotleciory, mam nadzieję, że coś tu widać. Nie wiem jakie. Za bardzo to ja nigdy nie robiłem nawet w domu mięsa mielonego, ani kotletów mielonych. Może trochę wody w ogóle do nich dodać? No właśnie, mama mi kiedyś mówiła, że do mielonego to warto dodać trochę wody, ale nie wiem, czy do takiego z wołowiny też. Mamo, daj znać w komentarzach, czy do takiego mięsa z wołowiny też dodaje się wody, czy się nie dodaje. Dobra, zobaczymy, co to nam dzisiaj wyjdzie tutaj na to śniadanie. Dzisiaj taki vlog mniej o Tajlandii, więcej o jedzeniu, bo akurat tak wyszło. A w następnym vlogu wybieramy się do Nong Nuch Tropical Garden. Będzie to długa wyprawa, bo ogród jest przeogromnie wielki. Mega wielka atrakcja, mega dużo ogrodów z przeróżną roślinnością, z różnymi kwiatami, dużo jakichś różnych ptaków i tak dalej, zwierząt. Są tam nawet żywe słonie i jeszcze inne jakieś ciekawe rzeczy, na które Was naprawdę bardzo chętnie zapraszamy, bo będzie to niesamowite miejsce, które trzeba zobaczyć, jak jest się w Tajlandii. A to miejsce naprawdę jest bardzo duże, więc film na pewno będzie długi, a może nawet dwa odcinki, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby Was te odcinki z Nong Nuch Tropical Garden nie pominęły, bo szkoda by było, bo ja naprawdę wiem, że jest to coś mega i tam będą super odcinki. Chciałam tylko powiedzieć, że tam widzieliśmy też tak, nie tak ogólnie, że było to zaplanowane, że na przykład ktoś wymyślił, ale widzieliśmy po prostu, jak sobie chodził kameleon po krzakach. No, to było w ogóle ciekawe z tym kameleonem. No, albo jak na przykład ktoś woli na przykład auta lub jakieś dinozaury od różnej roślinności i zwierząt, no to też takie rzeczy tam może znaleźć. No problem jest taki, że trochę chyba mi się za bardzo olej nagrzał. I muszę to trochę zmniejszyć, żeby mi się to nie przyjarało. Dobra, tam już cztery kotleciory się smażą. Ja już tu robię następne. Ale wyglądają przepięknie te kotleciki. Mam nadzieję, że wyjdą i będą równie smaczne jak piękne. A myślisz, jak to będzie smakować? Kurde, no ja myślę, że przede wszystkim to nie będzie guma do rzucia i podeszwa, bo jak nieraz chciałem zrobić mięso mielone, mięso wołowe i kupowałem jakieś mięso wołowe, to często wychodziła mi z tego podeszwa, a nie dobre mięso, soczyste, kruche. Więc mam nadzieję, że z tego mielonego wyjdzie coś innego, coś lepszego, coś smaczniejszego. A, zapomniałem jeszcze, że będziemy na to kroić plasterki sera i jeszcze jak będę z drugiej strony przesmażał, to jeszcze dodam trochę sera, żeby się roztopił i żeby było takie super, super tłuste, super keto, super carnivore. Nasze kotleciory ładnie się smażą. Mam nadzieję tylko, że się nie przypalą. Zmniejszyłem ogień i będzie wszystko, mam nadzieję, w porządku. Odpalam drugi palnik i przypiekę trochę pieczarki. Tu pryska bardzo mięso. Olej, no pryska i będę pytała. Może by lepiej było dać pokrywkę na to. No, tu by mogła być taka pokrywka takiej siatki, żeby właśnie nie pryskało, ale żeby nie było zamknięte. No po prostu później trzeba będzie niestety tą kuchnię umyć. Co to robić? Potrzebujemy ser, tylko tak jak to chyba. Ten ser. Ale żółciutki ładne w kamerze. Cheddar. Tajski cheddar. Tylko cholera, mam, nie mam nigdzie go pokroić. Jeden z ulubionych moich serów. Tak? No. Dobra, to ja chyba przewrócę te mięso. O, cholera. Robi się dzieje w kuchni, w tajskiej kuchni. Wołowe mięso mielone się smaży na całego. Cebulka trochę się przypala, ale jest ok. Nie dotykaj mięsa tak. Proszę, muszę je przynieść, bo to grube, a... Niech w ogóle nie jest tą kuchenkę. A widzisz, chyba źle to zrobiłem, że je przygniotłem.
bo patrz, wylała się cała woda z nich i teraz będą suche. No. Widzisz, taki jest tego efekt zgniatania kotletów. Patrzcie się, co się stało. Wylała się z nich cała woda, która była i przypuszczam, że teraz... No i teraz ta woda tak bardziej i mam wrażenie, że, no, że one będą teraz takie suche. No nie wiem, zobaczymy, co się z tym wydarzy. To z tych już raczej nie przygniataj. No nie, tych już nie będę tak przygniatał. Dajcie znać, czy powinno się tak przygniatać, czy się nie powinno i co to teraz się wydarzy, bo ja mam wrażenie, że to teraz wyschnie. Do grzybów dodam trochę oliwy. Trochę oliwy, niedużo. Okay. Sól i pieprz. I tutaj to się ładuje samo. Co? Mówię, że to się ładuje samo. Jak się ładuje? No, że przed chwilą było 95%, teraz już jest 99%. Tak. To jest taka ładowarka podpięta. Dobra, mamy sól. Kurde, nie dajemy pieprz. Dużo pieprzu, dużo soli. A być. Mocno przyprawione. Ale te kotlety to mnie zdenerwowały i to bardzo. No co to się wydarzyło tutaj u mnie teraz? Na tej patelni. Dobra, przede wszystkim mamy za mały ogień tu trochę teraz. A może niech pan powie, jakie jest pana ulubione mięso? No, jak jest dobrze zrobiona wołowina, no to zdecydowanie wołowina, ale ta wołowina chyba znowu nie będzie dzisiaj dobrze zrobiona. No, moje ulubione mięso to kurczak. Kurczak? Tak. Oczywiście piękniutkie kotlety, mielone. O kurde, ale to się przygodziło. To ona tak przymusiło nas. Nie wiem. Tutaj te grzyby coś. Czemu one tak duszą? Nie mam pojęcia. Trochę więcej oliwy, bo... No, grzyby wyglądają perfekcyjnie i te kotlety, dopóki się nie wylała z nich woda, też były naprawdę ok. Obecnie się gotują, a nie smażą i naprawdę nie wiem, co z nich wyjdzie. Ale będzie potem miała mama sprzątania? No, będzie, oj, będzie. Jeszcze na szybie? Nie pomaga przy robieniu kotleciorów, to będzie musiała chociaż posprzątać. Ja pomagam ci nagrywać. No to ty nie będziesz musiała sprzątać. Emma, są dobre. Nie są takie twarde, jak myślałem. Mimo, że ta woda się z nich wylała. Wyglądają naprawdę dobrze i one są gotowe. Nie będziemy ich przeciągać, wyciągamy. Jakie słone. Mówiłeś, że dałeś multum soli i multum pieprzu, no to co się dziwisz? No. Ale wyszły kotleciory. Poczekaj. To kapnę tu jeszcze trochę oleju. Najgorzej, że ta cebula się tutaj przyjarała. Powiedziałeś, że są takie pyszne, że aż mam chyba ochotę to zjeść. No powiem ci, że naprawdę musisz spróbować i powiedzieć, jakie są. Oprócz tego, że trochę słone, to naprawdę dobre. Znaczy ty może nie lubisz takiego rodzaju mięsa, że aż tak ci nie będą smakowały. Nie wiem, czy mnie widać. Chyba teraz takie widać wodysko. Trochę. Tak, tu się smażą grzyby. Tutaj to. Dobra, to już wyłączamy. Ale wiesz co, nie daliśmy tego. Tego? Nie daliśmy sera. A, no. To nic. Szybko ukroję do serek sera. I tam jeszcze na tych ciepłych kotletach się trochę rozpuści. A ja bym chciała spróbować bez sera. No to dobrze, to tu jestem bez sera. A dobra, ten jest taki chudy. No dobra, nie daję ci który. Masz, co czujesz? A gorące. To jest takie gorące? Aha. Ale słone, no. Słone, ale co, smaczne? Kulą. Co? Tak. Mówię. Smakują jak kotlety. Kotletowe. I... Jakie kotlety? Kotletowe. Kotletowe? I dość dużo pieprzu dałeś. No dałem, specjalnie. Ale tej ostrości to nie czuć. No a dałem chili. No, ale nie czuć. Dałem to ostre chili. Którego nawet ja nie czuję. No ale powiem ci, że naprawdę opłacało się kupić te to mięso mielone, bo nie było drogie. A jest takie smaczne i kotlety wyszły naprawdę tak, jak powinny. Tu serek się lekko roztapia. Już jest taki... Już prześwituje parę już kotlet przez niego widać. No. Czyli już jest miękki, pięknie, ładnie. Grzybki się przypiekły. I jeszcze teraz wyląduje kapusta kiszona. Kotlety i te grzybki.
i śniadanie będzie gotowe. Nie przygniataj. Nie, ty nie przygniatam, nie. Gdyby nie puściły wody, może będą jeszcze lepsze. Właśnie przed chwilą przypomniało mi się o tej paletce. Tak wygląda, a tutaj taki bardzo ładny kolor, który nawet mi się podoba. Tutaj w dole, nie wiem czy to widać, ale jest taki komar, który już niestety nie żyje, ale jednak stety, bo przynajmniej nie będzie mnie gryzł w nocy. Tutaj jest właśnie ta paleta, która jak komar leci tu, no to potem o tą taką drugą siatkę i jest poparzony prądem. Emma, muszę ci powiedzieć, że te wyszły jeszcze smaczniejsze. Te wyszły jeszcze smaczniejsze kotleciorki i po prostu są czadowe. Naprawdę, te są tak pyszne. Ukroję ci kawałek. O, takiego. Tak, on jest bardziej jeszcze wilgotny. No w środku, to może jednak, bo ta woda nie wypłynęła. No. I po prostu są przesmaczne. Naprawdę, te są już tak smaczne, że masakra, tylko są trochę słone, ale to nic. A, ukroiłem tobie, a sam zjadłem. Masz człowieku! Już ci kroję następny kawałek, żeby ci osyp, ale po prostu. Dasz mi w końcu spróbować, bo zaraz znowu zjesz. A jest czadowy. Ale ostrzejszy. Co? Jest ostrzejszy. Ale to tutaj tak leje się z nich, jak się ugryzie. To właśnie o to chodzi. To, co przedtem poszło w patelnię, to teraz w nich zostało. Teraz można sobie to pomaczać i po prostu to jest przepyszne. Masz. Opowiedz, jak smakuje. Gdy się gryzie, to czuć taką wodę, która wypływa z tych kotletów. To są soki. To soki. Wody tu nie dodawałem. Woda pewnie była już, ale to nic. I czuć tutaj bardzo pieprz i ostrość, bo tam tak nie było czuć, nie wiem czemu. Chyba przez to, że ta woda wyleciała. Ale tak, to są dobre. Nie wiedziałam, że im będą smakować. To są wołowe. No. A dajesz takiego sera? Ser z tym tłuszczem też dobry. A. Najgorsze jest to przy moim robieniu śniadań, że jak ja robię śniadanie, to zawsze połowę zjem, zanim w ogóle do tego śniadania usiądę. Także to jest najgorszy problem. Dobra, wiesz co? Zmienimy mamie talerz. Przerzucimy jej te kotleciorki na większy talerz, żeby ładnie wyglądało. Było czyste. O, teraz dodać kapusty ładnie. Teraz podzielimy trochę pieczarki. Mama też jeszcze kupiła wczoraj oliwki, też można dodać. A, jeszcze parę oliwek, no dobra. To wygląda trochę jak jakieś ślimaki. Znaczy, to nie wiem nawet, czy to są pieczarki, bo to są jakieś takie trochę inne, ale takie ala pieczarki. I do tego kapucha, która normalnie smakuje tak jak polska. Tutaj wyciągnę jeszcze oliwki z lodówki. Tutaj mamy lodóweczkę. Bierzemy, kurde, oliwki. Zamykamy to. Dobra, daj oliwy. Proszę. Chodźcie, już zakręcone. Musztardę też wyciągnąć? No, zaraz. No, ale w sumie tak. W sumie tak. Taka musztarda. O, dobra. Znaczy ja jej nie jem, ja nie jem musztardy. Ostra. Dobra, tak wygląda danie gotowe, tylko może pokażemy nam mamy czystym talerzu tutaj. Mama ma czysty talerz. Ale tam też tyle dałeś rzeczy, że w ogóle nie widać, że jest brudne. To teraz tak, kotleciki z mięsa wołowego, piękne tutaj, przysmażone. Do tego oliwki, do tego pieczarki i kapusta kiszona. I tak to danie wygląda i powiem wam, że smakuje przepysznie. Jak nie macie pomysłu, co sobie zrobić dzisiaj na obiad, czy na kolację, to no to... Czy na śniadanie, no to macie tutaj przepis gotowy. Jaki był proces tutaj przygotowania tego całego posiłku? Dobra, nie będę mamie podkradał. Tu to zostawiam. A jeszcze musztardy, jakbyś polał, to też by było ładne. A tu już musztardę już sobie będę dozował od razu na talerzu. Zostawcie na pewno łapkę w górę, czy wam się podobało, czy nie, to łapkę w górę i tak dajcie. I subskrybujcie kanał, jeśli w ogóle jeszcze go nie subskrybujecie, i kliknijcie dzwoneczek. A teraz, jeśli chcielibyście porównać sobie Pattaję, w której obecnie się znajdujemy, z Phuket, wyspą Phuket i miejscowością Patong, to tutaj teraz wyświetla wam się filmik Pattaya versus Phuket i na ten filmik serdecznie was zapraszam, bo jest to duża dawka konkretnych wskazówek i informacji, dlatego warto go obejrzeć. Także ja was zapraszam, w tym filmie to wszystko i do zobaczenia w kolejnym vlogu i pamiętajcie, żebyście na weekend zobaczyli Nong Knuch Tropical Garden. Cześć!